A gościem Radia Katowice jest prezes Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego Artur Tomasik. Dzień dobry, panie prezesie. Dzień dobry, panie redaktorze, witam szanownych państwa. Panie prezesie, patrzyłem na statystyki z listopada: 580% więcej niż w listopadzie zeszłego roku. To cieszę, ale czy to y, powinno cieszyć? Myślę, że nie możemy się przywiązywać dzisiaj do tych wzrostów procentowych, bo mówimy o okresie, gdzie mieliśmy w Polsce drugą falę. W związku praktycznie jesień ubiegłego roku to był okres bardzo ciężki, bez lotów, także te 500% mi się nie oddaje zupełnie sytuacji. No ale branży. teraz mamy czwartą falę. No, odprawiliśmy ponad 160 tysięcy pasażerów, 50% więcej jak. jak mieliśmy w latach poprzednich najlepszy okres 2019. Jeszcze długo będziemy odrabiać i myślę, że, że ja byłem większym optymistą jeszcze rok temu, ale teraz patrząc na to, co się dzieje, myślę, że dopiero w 2023 roku uda nam się te 4 miliony 800, 4 miliony 900 odprawić, czyli będziemy jeszcze pracować na to ciężko dwa najbliższe lata. A to jeszcze raz statystyka Regularne linie, czyli Wizer, Ryanair, Lot i Lufthansa. 120 tysięcy? 799% więcej niż rok temu. No ale tylko 120 tysięcy pasażerów, pozostałe. Ponad 30 to są loty czarterowe i tak jak mówię to jest zaledwie 50% tego co w 2019 roku, bo myślę, że warto sięgać do tych danych sprzed dwóch lat. Ale to cieszy. Myślę, że port w Pyżowicach i tak obronną ręką wychodzi z tego ciężkiego okresu. Cały czas te połączenia jednak mamy. Mamy stabilną sytuację finansową, co jest chyba jeszcze bardziej istotne dla mnie, przynajmniej dla osób, które pracują w porcie. Cały czas się rozwijamy, realizujemy inwestycje i czekamy na lepsze czasy. Ale prezesa Wizeru, pana Józefa Waradiego, to pan chyba nie lubi ostatnio. Bo on, on Katowic jakby nie bardzo Panie, lubi. panie redaktorze, no znamy się od lat z prezesem Varadim. Zresztą mieliśmy spotkanie w Pyżowicach cztery tygodnie temu. Ja wiem do czego pan zmierza, do, do wywiadu ostatniego. No i do decyzji o, o, o zawieszeniu lotów, chociażby z Pyżowic. No nie tylko Spożowic, z, z wielu miejsc w Polsce. Myślę, że wizer no troszkę przespał ten ostatni okres. Myślę, że wiosna będzie dużo, dużo lepsza. Rozmawialiśmy z prezesem Varadim cztery tygodnie temu w Pyżowicach o przyszłym roku. Myślę, że po tych rozmowach możemy spać spokojniej i z optymizmem patrzeć na współpracę z Wizerem. Zresztą realizujemy dla Wizera dużą inwestycję, rozbudowujemy hangar techniczny i myślę, że jest to na tyle duży podmiot, na tyle uporządkowany podmiot, dobrze zarządzany, że ten przyszły rok już będzie dużo, dużo lepszy. A jak widzimy, no COVID bardzo mocno dał się we znaki branży linie lotnicze, niektóre już nie funkcjonują i myśleliśmy, że jesień i, i wiosna przyszłego roku będzie dużo, dużo lepsza, ale widzimy, co się dzieje. COVID cały czas szaleje, dlatego te redukcje. I myślę, że to są no przede wszystkim finansowe racjonalne decyzje z punktu widzenia linii lotniczych. O, proszę państwa, wypełnienie dzisiaj. Samolotów rejsowych to jest około 107-110 pasażerów. W związku z tym linie lotnicze też nie będą dokładać do, do tych lotów. W związku z tym takie decyzje, ale one są czasowe tylko do wiosny przyszłego roku. Czyli od kwietnia jest szansa, że będzie lepiej. Duża szansa. Panie prezesie, pamięta pan, wiele naszych rozmów, które dotyczyły zielonych certyfikatów, paszportów covidowych, świadectw covidowych, jak zwał, tak zwał. Jeszcze raz wracam do prezesa Radiego, który mówi, że to zawieszenie to konsekwencja słabego wyniku akcji szczepień w Polsce. Myśli pan, że to wpłynie jakoś na społeczeństwo? Teraz pytam socjologicznie bardziej. Ja, ja myślę, że wprost może nie dlatego, że, że te osoby, które latają, to już są dawno zaszczepione. Stąd ten odsetek 50% no przekłada się też na wypełnienia w samolotach. Myślę, że. Cały czas musimy prowadzić kampanię, namawiać, bo widzimy jaka jest sytuacja. Zresztą mamy szpital też na terenie portu i widzimy co się dzieje. Większość osób, które się tam znajdują, to osoby niezaszczepione, dlatego też namawiam. Osobiście do tego, aby się szczepić, bo, bo na pewno to no, w, już w takich ekstremalnych przypadkach ratuje nam życie. Panie prezesie, jak już, już jesteśmy zaszczepieni, mamy bilet, to w szerokiej perspektywie mamy kolej do Pyżowic. Jak wyglądają przygotowania lotniska do uruchomienia tej kolei? No będzie troszkę opóźniona ta inwestycja, bo już słyszę, że w 2023 będzie otwarcie połączenia, połączenie bardzo fajne, bo łączące. Przede wszystkim Pyżowice z Katowicami, przez Tarnowskie Góry i przez Zawiercie. Ja zawsze mówiłem, że to jest przede wszystkim wzmocnienie lotniska z punktu widzenia też miejsca pracy. Ponad 4 tysiące osób pracuje dzisiaj w porcie i często te osoby nie mają jak dotrzeć w nocy, a przypomnę, że pracujemy przez całą dobę. Współpracujemy z koleją. Za chwilę, w przyszłym roku, już będzie przebudowywany układ komunikacyjny. Przez drogi wojewódzkie, który też będzie dotyczył układu komunikacyjnego wewnątrz lotniska. Będziemy część swojej inwestycji realizowali z własnych środków. Także jesteśmy w kontakcie, przygotowujemy się. No i bardzo się cieszę, że w końcu będzie połączenie kolejowe, o którym mówi się, przypomnę, od 2006 roku. Ale też mówi się, że pasażerowie będą musieli przejść 300-400 metrów niezadaszoną przestrzenią z Peronu do terminalu czy słońce, czy deszcz? No proszę Państwa, parkingi publiczne nie widziałem, żeby wszystkie były zadaszone. Jeżeli podjeżdżam pod choćby uczelnię, też nie mam możliwości przejścia pod dachem. Po prostu to jest nieracjonalne na dzień dzisiejszy. W przyszłości, w przypadku już rozbudowy portu, przebudowy całkowitego układu komunikacyjnego, może zdecydujemy się na to, aby zrobić tunel bezpośrednio średnio ale ja przypomnę, troszkę tak się uśmiechając, że proponowaliśmy, aby kolej i dworzec kolejowy był zlokalizowany pod terminalem. Jednak wtedy usłyszałem, że inwestycja jest tak horrendalnie droga, że jest to niemożliwe. W przyszłości pewnie poprawimy i ten element, ale to w przypadku, gdy będziemy kompleksowo ostatecznie przebudowywać układ architektoniczny i Układ drogowy przed terminalami. Panie prezesie, czego życzy się na święta i na Nowy Rok pracownikom lotniska, bo pilotom to wiadomo? No, przede wszystkim zdrowia. Myślę, że dzisiaj wszelkie życzenia mają sens oczywiście, ale najważniejsze jest zdrowie. Wiele osób dzisiaj mierzy się z covidem. No, myślę, że przede wszystkim ciepła rodzinnego, takie tradycyjne życzenia, spędzenia świąt w gronie rodzinnym, pomyślności i zdrowia w nowym roku. No i więcej, więcej radości. No, ja życzę do tego jeszcze więcej pasażerów i, i tych pięciu milionów w perspektywie jak najbliższej. Artur Tomasik, prezes Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego, był o poranku gościem Radia Pani Panie prezesie, dziękuję bardzo. Dziękuję, panie redaktorze, dziękuję, szanowni państwo, i zapraszam do korzystania jak zawsze z Pyżowic.